Witam serdecznie, Wojciech Kopytek. Na życie ludzkie wpływ ma różnego rodzaju czynników, mniej lub bardziej zależnych od nas. Na przykład nasze otoczenie. Otoczenie, a więc nie krajobraz, ale osoby, którymi się otaczamy, wywierają na nas bardzo wysoki wpływ. Począwszy od naszych rodziców, dziadków, babci, rodzeństwa, a skończywszy na współpracownikach. Aby móc żyć życiem tak, aby być z niego zadowolonym, trzeba co jakiś czas zrobić remanent. Remanent robimy w szafie, remanent robimy w lodówce. Remanent też należy robić w życiu. Dlaczego? Dlatego, że nasze życie się zmienia. Pantarei, tak? Wszystko płynie. Osoby, z którymi świetnie się dogadywaliśmy 5, 10, 15 lat temu, zmieniły się, my się zmieniliśmy i być może okazało się, że tak naprawdę w chwili obecnej nie mamy ze sobą nic wspólnego, nawet nie możemy znaleźć wspólnego języka. Wpływ na to ma mnóstwo rzeczy, doświadczenie życiowe, bagaż nasz, ale i tych ludzi. W naszym życiu też często są osoby, które potocznie nazywamy wampirami energetycznymi bądź osobami toksycznymi. I tego typu ludzi im szybciej wyeliminujemy, tym większy będzie nasz mały sukces. Remanent czemu służy? Oczyszczenie naszego otoczenia. Ja w swoim życiu już 2 lub 3 razy zrobiłem taki remanent. Wywaliłem osoby, które w mojej subiektywnej ocenie były dla mnie toksyczne, nic ciekawego nie wnosiły do mojego życia, a wręcz mnie hamowały. Osobami hamującymi mogą być nasi znajomi, przyjaciele, bądź pseudoprzyjaciele, ale też nasi partnerzy, nasze partnerki, nasze żony czy mężowie. Nie warto się zastanowić, czy przypadkiem ten ktoś chce dla nas dobrze, czy też jest dla nas toksyczny. Takimi toksycznymi osobami, które nas hamują w dalszym rozwoju, mogą być nasi współpracownicy, mogą być nasi szefowie, ale mogą być też nasi partnerzy biznesowi, jeżeli posiadamy biznes i go wspólnie z kimś prowadzimy. Jeżeli chcemy zmienić siebie, zmienić swoje życie, to musimy zmienić siebie sami. Jezus mówił, że jeżeli chcesz zmienić siebie, musi umrzeć w tobie stary człowiek, dawny człowiek. A więc muszą umrzeć nasze nawyki, nasze przyzwyczajenia, nasze poglądy, nasz dawny punkt widzenia na świat, ale też dawny punkt widzenia na siebie samych. Trzeba pokończyć pewne niewygodne dla nas relacje, nawiązać nowe. Tylko wtedy, kiedy zrobimy rachunek sumienia i taki wewnętrzny przegląd tego, kim jesteśmy i co sobą reprezentujemy, możemy iść dalej przez życie. Nie jest grzechem błądzić, grzechem jest pozostać w błędzie. Nie znam człowieka, który by był w sukcesach idealnym, który nie miałby brudu za paznokciami, który by nie miał grzechu na sumieniu. Sam je mam, sam je popełniam. Ale to życie nie polega na tym, żeby nie popełniać grzechu, tylko po to, żeby umieć się do nich przyznać, przede wszystkim przed samym sobą i umieć zmienić siebie w taki sposób, żeby być dobrym człowiekiem, nie krzywdzić innych, ale też dać światu coś dobrego od siebie. Wracając do niewygodnych znajomości. Kiedyś usłyszałem takie powiedzenie, brzmi ono następująco. Jeżeli szukasz szczęścia na śmietniku, śmietnik będziesz mieć w życiu. Jeżeli otaczasz się byle kim, co będziesz mieć w swoim własnym życiu, w swoim sercu. Więc zależy od ciebie, co zrobisz. Jak będziesz postępować, kim się będziesz otaczać. A jeżeli chcemy dokonać zmiany w swoim życiu, to otoczenie ma kluczowy wpływ. Także zapraszam do przemyśleń. No i jeżeli Wam się podobają moje filmy, to łapka w górę. Pozdrawiam. Wojciech Kopytek.